serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Pierwsze miejsce na dystansie 10 km. Jak długo trwały Pani przygotowania do takiego osiągnięcia? Przygotowania do Pucharu Europy trwały praktycznie pół roku, ponieważ każdy wyjazd miał ze sobą punkty. Każdy start w zawodach liczył się punktacją. I przez te kolejne starty, w sumie zdobywania też pierwszych miejsc, czy nawet i drugie były punktowane. Akurat tak się stało, że najwięcej punktów tych zdobyłam i tym samym zwyciężyłam klasyfikację generalną w Pucharze Europy. Co składało się na tą klasyfikację? Czy tylko te uczestnictwa w tych zawodach, czy również sprawność na dystansie i szybkość? No nie tylko sam start z zawoda, wiadomo, przeciwniczki też były mocne, nie były to tylko przeciwniczki z Polski, ale i z Łotwy, i z Ukrainy, z Niemiec, Austrii, także naprawdę rywalek było dużo, wiadomo, no każda walczyła. Ja, zaczynając Puchar Europy, zaczęłam już od miejsca minus jeden. Z tego względu, że nie wystartowałam w Słowenii. Wiedziałam, że tutaj nie mam już szans. Gdy kolejny etap był w Polsce, później, przepraszam, odwrotnie, wcześniej był w Niemczech, później był w Polsce. Jak zobaczyłam, że jestem już na trzecim miejscu, myślę, mam jeszcze szansę. I kolejne etapy właśnie spowodowały to, że wygrałam na Mistrzostwach Europy we Włoszech. Tam też było to miejsce dobrze punktowane i w Austrii było takie przepieczętowanie tego zwycięstwa. No właśnie, i tutaj Pani zobaczyła, że jest Pani na trzecim miejscu, no ale wcześniej musiała nastąpić ta walka z samym sobą, ta determinacja, walka z przeciwnościami losu. Jak to wyglądało w przypadku Pani, gdy po prostu musiała Pani się przygotowywać? Obowiązki życia i obowiązki sportowe. Jak Pani to godzi? No niestety nie jest łatwo, bo i dziecko mam w szkole, i w przedszkolu jest syn. No niestety trzeba tak jakoś to godzić. Ja mówię, część, gdy ja poszłam na trening, mąż był z dziećmi. Gdy mąż był na treningu, bo też nie ukrywam, jeździ ze mną i depcze mi po piętach, to wtedy ja zajmowałam się dziećmi. No oprócz tego nie tylko samym nordikiem żyje człowiek, nie ukrywam. Lubię i ogródek, i coś piec, i ugotować. Także też tutaj się spełnia pod tym względem. No ale mówię, treningi to głównie wypełniały tą całą część tego sezonu, bo to były w sumie najważniejsze. A mogłaby się Pani pochwalić dotychczasowymi osiągnięciami, bo na pewno było ich sporo. Pamięta Pani, czy już było tak dużo, że nie mieszczą się w pamięci? No najważniejsze z tego roku to mój debiut w maratonie. No i tam zdobyłam trzecie miejsce. I taki mam niedosyt, bo tylko 2 minuty przegrałam o to pierwsze miejsce. Na maratonie to jest niewiele. Wcześniej, 2 tygodnie wcześniej debiutowałam też w półmaratonie górskim. No to było dla mnie wielkie wyzwanie. Bardzo ostro szłam za tą pierwszą zawodniczką, ale stwierdziłam, że nie dam rady. I także tu też niedosyt jest, ale cieszę się z tego drugiego miejsca. Byłam też na Mistrzostwach Europy Górskiej, Mistrzostwach Europy w Bieszczadach. No trudna trasa, bardzo wymagająca, wiadomo, sama nazwa Górskie Mistrzostwa Europy. Tam wystartowałam na 10 km i pokonałam najmocniejsze przeciwniczki, te, które tam mieszkają, które tam trenują, które znają te górki. Tutaj też jestem z tego bardzo dumna. Oprócz tego, no Włochy, tak jak już wspomniałam, byłam tam na Mistrzostwach Europy na 5 km. Tam, szczerze mówiąc, spodziewałam się górek, bo teren bardzo górzysty, ale niestety płaska trasa, gorzej było z sędziami. Co 100-200 metrów byli ustawieni sędziowie. Tutaj się obawiałam, czy zrozumie jakiś komentarz zły, czy będę wiedziała, o co powie sędzia, bo przyznam, nie znam języka angielskiego, a język angielski jest podstawą na zawodach. Ale wszystko było w porządku, wszystko było dobrze, nikt nie miał zastrzeżeń, nawet dostałam pochwałę. Wspomniała Pani o zawodach, które odbywają się w terenach górskich. Mieszkamy w terenach raczej równinnych,
Czy przygotowuje się Pani specjalnie do zawodów górskich, wyjeżdżając gdzieś wyćwiczyć, trenować, czy po prostu tylko polega Pani na swoich sprawnościach i doświadczeniu dotychczasowym? No nie, niestety, żeby się przygotować na takie zawody w górach, szukam jakiegoś pagórka. Wiadomo, gór u nas nie znajdę. Jeżeli to będą góry, to może w jakimś lesie. Ale nie szukam, staram się znaleźć najbliższego pagórka i tam sobie zrobię takie mocne, szybkie wychodzenia, pamiętając o technice i o długim kroku, bo to jest bardzo ważne w takich przygotowaniach. No właśnie, co jest najważniejsze? Ten długi krok i co jeszcze w nabiku? Tak jak sama po sobie widzę, długi krok, przede wszystkim prawidłowa postawa i ważna jest też praca rąk, bo jednak w nordiku o samych nogach człowiek długo nie pójdzie. Tu jest też praca rękami, czyli takie odciąganie, żeby ciężar ciała przynosić też na ręce. Wychodząc przykładowo po taką górę, nogi się męczą. Pomagając sobie rękami, wiadomo, ręce sobie później z górki odpoczną. Tak mi kiedyś nawet powiedział jeden z instruktorów, a zarazem i sędzia Nordic Walking. I tą zasadę zapamiętałam i wykorzystuję na każdych zawodach. I widzę, że bardzo mi to pomaga. Także warto jest tutaj zwrócić uwagę na pracę rąk, żeby one jednak pomagały tym nogom iść szybciej. No dobrze. Jest Pani mieszkanką gminy Lubaczów. Wiadomo, że wszystkie wyjazdy na te puchary, na te zawody, na te wszystkie różnego rodzaju imprezy dotyczące Nordic Walking wymagają kosztów. Czy Pani jako mieszkanka gminy Lubaczów może liczyć na czyjekolwiek wsparcie? No oprócz tego, że muszę z własnej kieszeni dołożyć, bardzo jestem wdzięczna panu wójtowi gminy Lubaczów, który zechciał wesprzeć mnie w tym roku. Moich osiągnięciach, moich planach, szczerze mówiąc, pomógł w realizacji ich, ponieważ oprócz tego, że zwyciężyłam Puchar Europy, również wygrałam Puchar Polski. A takie zawody, Puchar Polski, składały się wyjazdy dwa razy nad Morze Polskie, dwa razy pod Wrocław i Hajnówka, która jest koło Warszawy. Także szczerze mówiąc, przejechałam Polskę wzdłuż i wszerz. Ale cel osiągnęłam. Tak samo w Pucharze Europy. Czy Niemcy, czy ta Austria, czy Włochy. No Europę też, kawał Europy zwiedziłam. Ale mówię, gdyby nie wsparcie, na pewno bym tego nie osiągnęła. Za co panu wójtowi jestem wdzięczna. No właśnie, pojechała Pani. Jest Pani wdzięczna, ale pojechała Pani rozsławić gminę Lubaczów, tak? Tak, to też. Czy miała Pani jakieś emblematy, ewentualnie jakieś koszulki z napisem gmina Lubaczów, czy wiedziano tam, że Pani przyjechała z Lubaczowa? Oczywiście, zawsze. Wcześniej, jak wystartowałam na zawodach, miałam napisane miejscowość Wólka Krowicka. Co to jest? Gdzie to jest? Właśnie. To tak, żeby było łatwiej innym wypowiedzieć daną nazwę. Piszę teraz Lubaczów. Także Lubaczów, wiadomo, to jest już miasto, już łatwiej ludziom jest przeczytać, nawet i za granicą. I przez to no, gmina jest też bardziej sławna. Porównują mnie, że to jest ta Pani z Lubaczowa. No właśnie. I na pewno się wszyscy boją, bo już przyjechała ta Pani z Lubaczowa. Bywa tak? Tak, tak pani. Bywa. Czasem jak widzą mnie na liście, nie ma tam po co jechać. No tak to wygląda. Ale proszę wspomnieć, czy Pani też miała w swoim życiu takie przeżycia, że obawiała się Pani, gdy Pani przyjeżdżała na zawody i przyjechała, no na przykład Pani Łopatkiewicz. Miała Pani takie hamulce? Tak, na początku tak. Moje pierwsze 3 starty, obawiałam się jej, bo wiedziałam, że ona chodzi bardzo dobrze, gdzie moja technika jeszcze mocno kulała. Tu się właśnie pod tym względem obawiałam. A później, jak już się z nią spotkałam, mówię do niej, ale Pani fajnie chodzi. Co ja? To popatrz, jak Ty teraz chodzisz, Ty jesteś niedościgniona. Ale nie tylko Pani Łopatkiewicz dobrze chodzi. W tej chwili Nordic tak poszedł poziomem wysoko, że naprawdę te czasy, które były 2-3 lata temu czasem mistrzowskim, dzisiaj są już czasem takim ledwo na podium. Naprawdę Nordic poszedł bardzo do przodu. Jest dużo osób, które trenują pod okiem trenera.
A to jest właśnie bardzo ważne. Ja niestety nie mam trenera i tak, jak że tak powiem, po omacku robię te treningi, boję się, żeby nie przetrenować się, bo zdarzyło mi się tak w tamtym roku. Pamiętam też o odpoczynku, bo mówię, nie samym nordikiem żyje człowiek, są obowiązki domowe, także czasem jak się nawarstwi obowiązki domowe i zawody, człowiek jest zmęczony, musi też odpocząć. Także muszę też tutaj kontrolować siebie, to co robię, jak trenuję, żeby się nie przetrenować, odpowiednio się do danych zawodów przygotować. Bo mówię, konkurencja jest bardzo mocna. Czy Pani jako mistrzyni tutaj lokalnie angażuje się w to, żeby ten nordic walking jednak stał się takim, taką dyscypliną, która tutaj będzie wiodąca, korzystając z tego, że mamy mistrzynię? Przyznam, że po części tak, ale od przyszłego roku mam pewien plan. Muszę z panem wójtem ten temat porozmawiać. Chciałabym, żeby właśnie w Lubaczowie mogłam prowadzić zajęcia Nordic Walking. Mam nadzieję, że bezpłatnie to się uda. Gdzieś na Orliku, czy w Lubaczowie, czy może gdzieś na jakiejś wiosce, gdzie znajdzie się więcej osób chętnych. Bo mówię, Nordic to zdrowie. Może nie każdy może biegać, nie każdy lubi rowerem jeździć, ale taki marsz naprawdę wpływa bardzo dobrze na nasze zdrowie. I przyznam, że w przyszłym tygodniu zapisałam się już na kurs instruktora, którego jeszcze nie mam i tak mi zawsze brakuje tego czasu. Postawiłam teraz twardo, stuknęłam ręką w stół, teraz robię, nie czekam już dłużej i właśnie w przyszłym tygodniu jadę na kurs instruktora Nordic Walking, gdzie będę mogła się już pochwalić legitymacją, jestem instruktorem. No i może dzięki temu będę też mogła w gminie jakieś działania pod tym kątem prowadzić. No nie tylko w gminie. Nie tylko, jeżeli byłby ktoś chętny poza gminy, także chętnie służę pomocą. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak to jest stanąć na podium jako mistrzyni Europy? Jakie uczucie Pani towarzyszyło wówczas? No, stanąć na podium to naprawdę wielkie przeżycie, bo mówię, człowiek walczy z najlepszymi, ale jednak dał im radę, pokonał je, te swoje przeciwniczki. No i przede wszystkim, co jest takie bardzo przeżywające, usłyszeć polski hymn, z polską flagą stanąć na podium, to jest takie naprawdę mocne przeżycie i tutaj człowiek aż drży po prostu. Czasem nawet i łezka się kręci, nie ukrywam, bo mówię, zawody w Polsce to zawody w Polsce. Człowiek się cieszy, a no stanął na podium, czy lokalnie, no wygra ze słabszymi, czy gdzieś tam na Mistrzostwach Polski, no też wygrał, stanął na podium, ale mówię, za granicą to jest takie inne przeżycie. Także bardzo zostaje to w pamięci. Czy marzyła Pani kiedykolwiek o tym, że będzie Pani miała takie osiągnięcia w sporcie? Marzyła Pani o tym, żeby być sportsmenką? Nie, nigdy w życiu nie myślałam o tym. Chociaż kończąc szkołę średnią, myślałam, że pójść na AWF, bo wtedy też w szkole troszeczkę jeździłam po zawodach, ale potem ten pomysł mi szybko jakoś tak z głowy został wybity, że to nie dla mnie, sport to nie dla mnie. Aż dopiero 5 lat temu koleżanka zaczęła chodzić na kijka i powiedziała mi o zawodach w Oleszycach. Myślałam, a to spróbuję, no co mi szkodzi. No skoro ona może chodzić, czego ja nie mogę, a może jeszcze przy tym parę kilo zrzucę. No i tak od tego się zaczęło, ale żeby myśleć, że ja i Europa, czy Polska, nie, nigdy w życiu. Jest Pani szczęśliwa? Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Cieszę się z moich osiągnięć. No niestety wymagało to wiele zmagań z przeciwnościami, bo i wyrzeczeń. Jak wspomniałam, jestem matką i pracuję i mówię, zajmuję się domem. Jak wyjeżdżamy na zawody, ktoś musi też dziećmi zajmować, także tu też jestem wdzięczna tym, którzy pomagają nam, bo mówię, nie tylko wsparcie finansowe jest ważne, ale wsparcie bliskie, żeby ktoś został z dziećmi. Także mimo tego wszystkiego naprawdę warto dążyć do celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.